Hej, Melman! Widziałeś gdzieś może Alexa? Nie wygląda ostatnio najlepiej. Ojej! Wiedziałem, że to tylko kwestia czasu, nim któreś z nas złapie jakąś paskudną chorobę i zarazi innych. Nasze organizmy nie są przystosowane do życia w dziczy. Rozumiesz, Gloria? Nasze organizmy nie są przystosowane! Melman, powinieneś wziąć się w garść, chłopie. Alex raczej nie jest chory. Myślę, że zrobił się naprawdę bardzo głodny. Zauważyłeś, że nie tknął niczego na bankiecie? Ach, tak, prawda, zauważyłem. Ale to może dlatego, że nie znalazł nigdzie drzewa stekowego. Jak tylko jakieś znajdziemy, będzie mógł jeść, aż pęknie. Nie, tego by nie przeżył. Wszystko fajnie, tylko że nie ma czegoś takiego jak drzewo stekowe! Oho, no to teraz znów zaczynam się martwić. A to może być fatalne w skutkach dla mojego zdrowia. Nie chciałbym tego. Melman, przestaniesz się w końcu przejmować tylko sobą? Musimy teraz jak najszybciej znaleźć stek dla Alexa. Tam jest Morris, widzisz? Może on coś będzie wiedział. Melman, jak się cieszę, że cię widzę! Macie tu może gdzieś drzewa stekowe? Przykro mi, przyjacielu, nie mam pojęcia, o czym mówisz. Ale jeśli mamy jakiś stek w okolicy, to na pewno jest na szczycie tego baobabu. Niestety, drzewo zaatakowały robaki. Jeśli pomożesz nam pozbyć się tych szkodników, może znajdziesz to, czego szukasz. Cieszę się, że nie jestem na tyle wysoki, żeby... Robaki! Dlaczego nie powiedziałeś, że są takie straszne? Próbowałem, Melman. Możesz spróbować pozbyć się robaków i ich gniazd po tym, jak dostaniesz się na platformy z grzybów. Nietoperze będą dostarczać ci kokosy, byś miał czym walczyć. Ale słyszałem, że robaki i ich gniazda są trujące. Moje ciało nie toleruje toksyn. No to ich nie dotykaj! Dostań się na tamtą platformę! Nie mógłbym rzucać czymś innym, na przykład mydełkiem antybakteryjnym? Bardzo lubię na wszystko narzekać, ale akurat rzucanie orzechami kokosowymi ma swój urok. Powinienem uważać na te sępy. Może mógłbym w nie rzucić kokosami? Ach,
Nikt mi nie powiedział, że kokosze są takie włochate! Uratowałeś drzewo! Droga na szczyt jest wolna! Takiego bólu nikt nie jest w stanie znieść. Zawroty głowy to przykry efekt uboczny przebywania na wysokości. Mam dobre wieści, Melman. Znaleźliśmy główną kolonię tych robaków. To dobre wieści? No dobrze, że je znaleźliśmy, ale zła wiadomość to to, że rozmnażają się jak szalone. Trzeba je powstrzymać, szybko! To okropne! Wygląda na to, że gnieździ się tu cała armia tych paskudnych szkodników. Tak! I teraz ty wkraczasz do akcji. Tylko, że zamiast kokosów będziesz miał tym razem do dyspozycji te domowej roboty bomby durianowe. Zrzuć je na wroga. Liczymy na ciebie, Melman. A teraz do dzieła! Świetny strzał, naprawdę! Teraz weź zapas bomb i zniszcz następną kolonię. Trafione, zostały jeszcze dwa. Weź bomby i zniszcz gniazda do cna. Hej, zrymowało się! Zawroty głowy to przykry efekt uboczny przebywania na wysokości. Jeszcze jeden cios i po mnie. Wcale nie żartuję. Zwroty głowy to przykry efekt uboczny przebywania na wysokości.
teraz idź do następnej platformy i powtórz to! Zapomniałem im powiedzieć, że od dawna cierpię na straszliwy lęk przestrzeni. Prawie skończone. Teraz musisz tylko zejść na dół i wyszorować pozostałe robale. Każdy z tych paskudnych robaków to chodząca żyła. Muszę za wszelką cenę zamieść stąd wszystkie paskudne robaki, żeby nie wróciły. Prawie skończone. Teraz musisz tylko zejść na dół i wyszoruj robale. Muszę za wszelką cenę zamieść stąd wszystkie paskudne robaki, żeby nie wróciły. Jeśli chociaż jeden z tych robaków pozostanie, nie wybaczę sobie tego. Prawie skończone. Wyszoruj robale! Jeśli chociaż jeden z tych robaków pozostanie, nie wybaczę sobie tego. O, każdy z tych paskudnych robaków to chodząca żywa bomba biologiczna. Jesteś bohaterem! To było niezłe wyzwanie! Dałeś z siebie wszystko! Melman! No nie do wiary! Od kiedy jesteś takim twardzielem? Jestem pod wrażeniem! A może pomógłbyś nam przy czymś innym? Hej! Teraz moja kolej! Co mam zrobić? Pamiętasz tego popapranego kleta z bankietu? On i jego kumple zajęli grunt pod naszym ogrodem! Wszystko zniszczą! Sytuacja wygląda tak. Słuchaj, żyły sobie wypruwam, żeby papryka rosła jak trzeba, a krety chcą wszystko zniszczyć. Pomożesz mi? Jasne. Powiedz, co mam robić. Dobra. Wróg ma trzy barwy. Te czarne są spokojne, szare są dzikie, a brązowe są tak jakby pomiędzy. Pokaż tym szkodnikom, co i jak. Za czarnego dam ci jeden punkt, dwa za brązowego, a za szare diabły dostaniesz trzy punkty. Jeśli uzbierasz odpowiednią liczbę punktów, wygramy. Chodźcie no, szkodniki! Nie zadzieraj ze mną! Drogę.
się, ale możesz się bardziej postarać. Nie widzieliście waszego przyjaciela Alexa? Alex, a tak, jest tam. Widzieliście, w jakim on jest stanie? Bardzo mnie to niepokoi. Wyglądacie naprawdę przepysznie. Macie ochotę wpaść na kolację? Nie jest dobrze. Lepiej poszukam Martiego. Melman, jeśli chcemy złapać resztę, musimy przejść przez jaskinię na końcu tej doliny. Wygląda na to, że Alex ma wielką obsesję na twoim punkcie, wiesz? Tak mówisz? Ten twój manewr z helikopterem mógłby nam tu się bardzo przydać. Jeśli będziesz przenosił mnie z jednej platformy na drugą, może mu jakoś uciekniemy. Da się zrobić, tak myślę. Musisz tylko pamiętać, żeby utrzymać się w powietrzu. Nie możesz spaść na ziemię, bo jeśli spadniemy, to nie chcesz wiedzieć, co może się stać. Dobra. Stek! Stek! Dajcie mi stek! Ach, nareszcie się pobawimy! Nareszcie! Lubię mieć... Mord! Chciałbym coś z tobą przedyskutować. Nigdy nie podejrzewałem Alexa o skłonności maniakalno-depresyjne. Stek! Stek! Dajcie mi stek! Mord! Chciałbym coś z tobą przedyskutować. Stek! Alex kompletnie zwariował. To straszne. Potworne. Mord! Chciałbym coś z tobą przedyskutować. Lubię mnie! Mord! Gdybyś poświęcił... Jeszcze jeden cios i po mnie! Wcale nie żartuję! Ach! Nareszcie! Alex kompletnie zwariował. To straszne. Potworne. Mord! Zejdź tu, to się pobawimy! Przedyskutować! No, pamiętaj się, wyluzuj, no, cokolwiek! Thank you.
dajcie bstek! Gdybyśmy jednak spadli na ziemię, mogłoby być z nami kiepsko. Tak, trochę się martwię o Martiego i Glorię. Zostali tam. Już się nie martwię. Wasz przyjaciel Alex zrozumiał chyba, że jest drapieżnikiem. Hmm? O czym ty mówisz? Chciałem przez to powiedzieć, że Alex jest lwem, a lwy jedzą inne zwierzęta. To stąd się biorą steki! Dalej nie kapuję. Może to ci otworzy oczy, Melman? Alex właśnie ugryzł mnie w tyłek, widzisz? Tak, to jest pogryziony tyłek. Jeśli nie chcemy skończyć jako steki, radzę spadać.